zostały omówione na komisji, pozostają. Załącznik numeryczny został zaktualizowany o te dane, które zostały wprowadzone zarządzeniem jeszcze przed dniem sesji. Załącznik numer 2 pozostaje bez zmian, tak jak był w wersji pierwotnej, czyli projektu. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczący komisji o przedstawienie opinii w sprawie uchwały. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie, bez składania, zgłaszania wniosków, opiniuje zmianę uchwały nr 4/16/14 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gliwice na lata 2015-2029. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Gliwicach pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/16/14. Dziękuję bardzo. Czytam uchwałę. Uchwała nr 5/18/15 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/16/14 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594, z późniejszymi zmianami artykuł 226, artykuł 227, artykuł 228, artykuł 230 ust. 6, artykuł 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik urzędowy z 2013 roku, pozycja 885 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska w Rybnicach uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. W związku ze zmianami w planie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu gminy Rybnice na 2015 rok wprowadza się zmiany do wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice na lata 2015-2029, które po zmianach otrzymują brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Wprowadza się zmiany w wykazie planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Bistuszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Uniszowa, Wola Lubecka i Zalasowa oraz wyborów przewodniczącego zarządu miasta Rybnice oraz członków zarządu miasta Rybnice. Ustalenia kalendarza wyborczego oraz sposobu przeprowadzenia wyborów. Proszę o opinię komisji w sprawie projektu uchwały. Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zarządzania wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Bistuszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Uniszowa, Wola Lubecka i Zalasowa oraz wyborów przewodniczącego zarządu miasta Rybnice oraz członków zarządu miasta Rybnice, ustalenia kalendarza wyborczego oraz sposobu przeprowadzenia wyborów. Dziękuję bardzo. Proszę pani. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Gliwicach pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zarządzania wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Bistuszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Uniszowa, Wola Lubecka i Zalasowa oraz wyborów przewodniczącego zarządu miasta Rybnice oraz członków zarządu miasta Rybnice, ustalenia kalendarza wyborczego oraz sposobu przeprowadzenia wyborów. Dziękuję bardzo. Czytam uchwałę. Uchwała nr 5/19/15 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Bistuszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Uniszowa, Wola Lubecka i Zalasowa oraz wyborów
przewodniczącego Zarządu Miasta w Rybnicach, członków Zarządu Miasta Rybnice, ustalenia kalendarza wyborczego oraz sposobu przeprowadzenia wyborów. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 i artykułu 35 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, paragraf 26 ust. 1 statutów sołectw będących załącznikami do uchwały nr 52 przez 378 przez 10, 52 przez 379 przez 10, 52 przez 380 przez 10, 52 przez 381 przez 10, 52 przez 382 przez 10, 52 przez 383 przez 10, 52 przez 384 przez 10 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 15 października 2010 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, numer 613, pozycja 4861 do 4861 z dnia 25 listopada 2010 roku oraz paragraf 22 ust. 1 Statutu Miasta Rybnice będącego załącznikiem do uchwały nr 6 przez 33 przez 11 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 1 marca 2011 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 208, pozycja 1648, Rada Miejska w Rybnicach uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zarządza się wybory sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Bistuszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Uniszowa, Wola Lubecka i Zalasowa oraz wyborów przewodniczącego Zarządu Miasta Rybnice i członków Zarządu Miasta Rybnice na dzień 1 marca 2015 roku. Paragraf 2. Ustala się kalendarz wyborczy dla wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Bistuszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Uniszowa, Wola Lubecka i Zalasowa oraz wyborów przewodniczącego Zarządu Miasta Rybnice i członków Zarządu Miasta Rybnice zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 3. Sposób przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Bistuszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Uniszowa, Wola Lubecka i Zalasowa określa załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Rybnice oraz na stronie internetowej urzędu. Kto jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Rybnicach na członka Gminnej Komisji Wyborczej do spraw wyborów sołtysów i członków rad sołeckich oraz wyborów przewodniczącego Zarządu Miasta i członków Zarządu Miasta. Proszę o opinię Komisji w sprawie projektu. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje bez zgłoszenia wniosków projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Rybnicach na członka Gminnej Komisji Wyborczej do spraw wyborów sołtysów i członków rad sołeckich oraz wyboru przewodniczącego Zarządu Miasta Rybnice i członków Zarządu Miasta. Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czytam uchwałę. Uchwała nr 5 przez 20 przez 15 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Rybnicach na członka Gminnej Komisji Wyborczej do spraw wyborów sołtysów i członków rad sołeckich oraz wyboru przewodniczącego Zarządu Miasta Rybnice i członków Zarządu Miasta. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, paragraf 26 ustawy, ust. 4 statutów sołectw będących załącznikami do uchwały nr 52 przez 378 przez 10, 52 379 przez 10, 52 przez 380 przez 10,
52 przez 381 przez 10, 52 przez 382 przez 10, 52 przez 383 przez 10, 52 przez 384 przez 10 Rady Miejskiej w Rylicach z dnia 15 października 2010 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 613, pozycja 4861 do 4861 z dnia 25 listopada 2010 roku oraz paragraf 22 ustęp 4 Statutu Miasta Rylice będącego załącznikiem do uchwały nr 6 przez 33 przez 11 Rady Miejskiej w Rylicach z dnia 1 marca 2011 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 208, pozycja 1648 z dnia 20 kwietnia 2011 roku, Rada Miejska w Rylicach uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyznacza się radną Katarzynę Mróz jako przedstawiciela Rady Miejskiej w Rylicach do udziału w pracach Gminnej Komisji Wyborczej do spraw wyboru sołtysów i członków rad sołeckich oraz wyboru przewodniczącego Zarządu Miasta Rylice i członków Zarządu Miasta przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rylic. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała przychodzi jednogłośnie. Większością głosów. Jeden wstrzymał. Pani Katarzyna, przepraszam bardzo. 13 za 1 wstrzymał. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31 przez 211 przez 12 Rady Miejskiej w Rylicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Rylice. Proszę o opinię komisji w sprawie projektu uchwały. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31 przez 211 przez 12 Rady Miejskiej w Rylicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Rylice. Dziękuję bardzo. Proszę. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czytam uchwałę. Uchwała nr 5 przez 22 przez 15 Rady Miejskiej w Rylicach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 42 przez 284 przez 09 Rady Miejskiej w Rylicach z dnia 29 października 2009 roku w sprawie poboru w drodze inkasa. Spięło się to wszystko gdzieś razem i przeniosło. Przepraszam bardzo. Świadczy dobrze, zgadza się, wszystko się zgadza. Przepraszam jeszcze raz. Uchwała nr 5 przez 21 przez 15 Rady Miejskiej w Rylicach z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 31 przez 211 przez 12 Rady Miejskiej w Rylicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Rylice. Na podstawie artykułu 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Urzędowy z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Rylicach ustala co następuje. Paragraf 1.
uchwale nr 31 przez 211 przez 12 Rady Miejskiej w Rębicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotów kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Rębice skreśla się paragraf 2 ustęp 3. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rębic. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Teraz jednogłośnie. Wszyscy za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 42 przez 284 przez 09 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 29 października 2009 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2009 roku numer 695, pozycja 5229. Teraz już mamy. Opinię komisji. Tak, proszę bardzo. Przewodniczący, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 42 przez 284 przez 9 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 29 października 2009 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu negatywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Przyjmując tę uchwałę, pozwalamy na ograniczenie praw naszych mieszkańców. Przede wszystkim na ograniczenie prawa do wyboru formy płacenia podatku rolnego. Od wielu lat mieli oni prawo wyboru. Mogli płacić u sołtysa, mogli płacić w kasie, czyli w banku, w kasie Urzędu Miejskiego, w banku w Rybnicach jednym czy drugim. W tej chwili mają możliwość zapłacić ten podatek jedynie w banku lub też przez internet. Poza tym narażamy naszych mieszkańców na kolejki. Bank, jak wiemy, dysponuje jedną kasą, a podatek płaci się 4 razy w roku w określonym terminie. To są takie, przy czym ten marcowy to jest najbardziej, że tak powiem, najczęściej opłacany i wtedy najwięcej ludzi przychodzi płacić. Poza tym zwracam uwagę, że mieszkańcy nasi będą mieć problem z dojazdem, bo miejscowości Bistuszowa, Uniszowa, Janiny i Kowalowa nie mają na terenie swojej miejscowości banku. No a poza tym forma płatności przez internet dla wielu mieszkańców jest nadal niedostępna. Ograniczamy również prawo sołtysów do kontaktów z mieszkańcami, gdzie mieszkańcy przychodzą nie tylko płacić podatek, ale przychodzą porozmawiać o bieżących problemach nurtujących ich, zgłaszać swoje potrzeby, informować o swoich bolączkach i poprzez właśnie przyjęcie tej uchwały my zabieramy sołtysom możliwość właśnie takiego kontaktu. Poza tym wydaje mi się, jestem członkiem, jestem przewodniczącą Gminnego Koła Sołtysów, pracuję w Powiatowym Kole Sołtysów, pracuję w Wojewódzkim Kole Sołtysów jako członek Komisji Rewizyjnej. Na 100% powiem, nie ma przypadku w powiecie tarnowskim takiej miejscowości, że podatek nie, że mieszkaniec nie ma możliwości zapłacenia podatku sołtysów. Dlatego uważam, że po prostu jest to bardzo duże ograniczenie praw i mieszkańców, i praw sołtysów. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś chce zabrać głos? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja chciałem może 3 kwestie takie w tej sprawie poruszyć. No jest to taka uchwała na pewno trochę budząca pewne kontrowersje, czy może
starcie różnych poglądów i podejścia do tej sprawy. No, myśmy na komisjach to szczegółowo analizowali, tu pani burmistrz nam też przedstawiła inne racje, czy inne, że tak powiem, zalety tego rozwiązania. Być może, że tu jeszcze za chwilę właśnie o tym powie. Ja tak chcę ocenić z własnego podwórka. Być może, że w różnych miejscowościach jest to różnie. Nie chciałbym to generalizować, tylko powiedzieć na tle mojej miejscowości Bistuszowej, Uniszowej. Jeżeli chodzi o kwestię finansową, w mojej ocenie nie jest to wydatek wielki. Po przeliczeniu na miesiąc, jeżeli to wyjdzie od powiedzmy 60 do 120 zł dla sołtysa, to nie są duże pieniądze przy jego wielu czynnościach i kosztach, jakie ponosi. Więc tą kwestię nie brałbym tak aż mocno, tym bardziej, że po prostu, no, ostatnio mówiliśmy też o oszczędzaniu energią, tam żeśmy się zgodzili na świecenie nocne, być może trzeba wrócić do tego, żeby to inaczej ten problem rozwiązać. Ale jeżeli chodzi o to, jest racją i tu się częściowo zgodzę, że te argumenty, które mówią o usprawnieniu tu już stricte w urzędzie i w pracy urzędników, nie znam tak szczegółowo tych powiedzmy czynności, ale to co było tutaj mówione, no z pewnością ma to plusy. Usprawni pewne działanie, może inaczej tych pracowników można w inny sposób wykorzystać, może bardziej efektywnie. Ja do tego nie kwestionuję, być może tutaj całkowita racja. Natomiast ja z tego swojego podwórka to co obserwuję i to co najbardziej, że tak powiem, ciężko mi się pogodzić przy tym tutaj przy tej propozycji, to jest ten kontakt, o którym tu zresztą pani radna z Rybic mówiła. No ja tak obserwuję u siebie. Ci ludzie starsi, to oni tak jak gdyby, oni też mogą jakoś sobie inaczej poradzić, bo przecież mają młodych ludzi w domu i mogą gdzieś w inny sposób zapłacić, ale utarło się, że idą do tego sołtysa te 4 razy w roku i tam, jak mi zresztą sołtysi mówią, zresztą ja tam czasami bywam, przelewają te swoje różne żale, problemy, tam są ustalenia, co do nawet i tego żwiru, czy kamienia, to są takie różne techniczne sprawy i no i cóż, no i sołtysi twierdzą, że to jest cenne. Na tą chwilę nie widzę, ja mówię o sobie, jak gdyby, żeby zmiana ta nie zerwała tego kontaktu z tymi ludźmi. Bo ja uważam, że to jest cenny kontakt. No, sołtys bez kontaktu ludźmi to żaden sołtys. To powiedzmy, nie widzę tu takiego możliwości, żeby zresztą, powiedzmy sobie otwarcie, no nawet nie wszyscy nasi sołtysi szanowni będą chcieć kandydować, bo tak właśnie powtarzają ten czynnik właśnie braku czasu i tak dalej, więc ten i kontaktu z ludźmi. On jest bardzo ważny. No i cóż, i na koniec powiem, no ja mam jeszcze jeden problem, już taki osobisty, bo mojego kolegę sołtysa, którego dzisiaj nie ma, on usilnie namawiam, żeby został. No i w związku z tym, no to działanie mi, że tak powiem, nie bardzo pasuje do tych moich zakusów, żeby go przekonać, by kandydował i został dalej sołtysem, bo jest bardzo dobrym sołtysem Bistuszowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, są jeszcze w tej sprawie. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Cieszę, że wróciliśmy do tej dyskusji i opierając się tutaj na wypowiedzi pani Krystyny, która wypowiedziała się tu jako praktyk, a nie jako teoretyk w kwestii właśnie kontaktu z ludźmi. Bo nie zawsze możemy się skupiać tylko na kwestiach finansowych. Tym bardziej, jak już kolega nadmienił wcześniej, że są to niezbyt wysokie kwoty, ale właśnie ten czynnik społeczny jest istotny. Po prostu nie wszystko i w życiu i wiele decyzji będziemy tu jeszcze podejmować, gdzie nie zawsze będziemy mogli to przełożyć tylko na cyferki. Po prostu życie pokazuje, że niekiedy musimy się pochylić w innym kierunku, spojrzeć troszeczkę szerzej i ja dałem sobie ten komfort wczoraj i wstrzymałem się od głosu, bo liczyłem na to, że ta rozmowa wyjdzie dziś i po prostu będziemy sobie mogli przedyskutować jeszcze raz. I też namawiam tutaj, żeby patrzeć szerzej, nie tylko przez kalkulację, bo czysta kalkulacja rzeczywiście wskazuje, że trzeba by tą uchwałę przyjąć, ale szersze spojrzenie już może nie być tak klarowne, nie być tak jednoznaczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś w tej sprawie? Pani burmistrz? No jeżeli nic radny, to jeżeli mogę prosić. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Widzę, że kwestia inkasa podatków sprowadza się do dwóch rzeczy. Do kwestii finansowych, czyli zapłaty
sołtysów zapobieranie tej opłaty i do kwestii kontaktów sołtysów z mieszkańcami. Mając na celu, wprowadzając na porządek dzisiejszej Rady tą uchwałę, mieliśmy na celu przede wszystkim usprawnienie pracy urzędu. Ponieważ usługa, którą wprowadzamy wszędzie, polega na tym, że każdy z podatników, z płatników podatku, który otrzyma nakaz płatniczy, otrzyma zarazem dowody wpłat, odcinki dowodów wpłat, które będzie realizował w wybranych przez siebie placówkach bankowych, pocztowych, przelewnych przez internet w dowolny sposób. W momencie, kiedy ten dowód wpłaty zostanie zrealizowany, to płatność zostanie zrealizowana, zostanie to zaksięgowane w urzędzie na indywidualnym koncie każdego podatnika. W związku z tym po drodze pomijamy wiele czynności. Pomijam już kwestię poboru podatków przez sołtysów, bo to nie jest problem. Natomiast wpływa to później zbiorczą kwotą na rachunek gminy. Jest przeksięgowany na odpowiedni dział, z którego pracownicy urzędu rozksięgowują to ręcznie na poszczególne konta podatników. Mamy około 5600 płatników, przy czym niektórzy mają nawet po kilka nakazów. Biorąc średnio, podatek jest pobierany 4 razy do roku, przy czym niektórzy płacą to jednorazowo w pierwszym kwartale, więc możemy przyjąć średnio, tak założyłam, że powtarza się to 3 razy do roku. Proszę sobie wyobrazić, jak dużo zajmuje to czasu. W sytuacji, kiedy rozpoczynamy reorganizację pracy urzędu, która oczekiwana jest przez społeczeństwo. Przede wszystkim chcemy usprawnić pracę i zdjąć obciążenia pracowników, które nie są konieczne. Dlatego wdrożenie tej usługi uznałam za celowe i proszę Szanowną Radę o przyjęcie tej uchwały. Jeżeli są jakieś pytania jeszcze, to do tej sprawy bardzo chętnie odpowiem teraz. Ja. Proszę bardzo. Czy ja mam takie pytanie. Ile procentowo tak w skali gminy po prostu osób płaci ten podatek u inkasenta? Szacujemy, że 25, maksymalnie 30% zależy w jakiej. Jest to bardzo różnie w różnych, przepraszam Państwa, jest to bardzo różnie w różnych gminach, w różnych wsiach, natomiast średnio jest to 25%. Począwszy od 13 do 40. Jeszcze ktoś ma pytanie do Pani Burmistrz? Skąd to wzięte? Mogę przedstawić takie wyliczenia. Chciałbym to widzieć na piśmie. Mogę przedstawić takie wyliczenia. Jest to bardzo różnie w różnych wsiach. Przedstawiałam to wczoraj na komisji. Przerwa? 5 minut przerwy.